Towarzysze, więc pod ostatnim filmem Grudzień z historią WKPB wywiązała się dyskusja między użytkownikiem Vive la République i swój chłop i ten film jest komentarzem do tej dyskusji, a ogólnie no, dyskusję można sprowadzić do pytania, po co studiować historię stalinizmu, jeśli najlepszym dowodem na błędy stalinizmu jest jego upadek, że po śmierci Stalina, no nikt tej ideologii stalinowskiej w Związku Radzieckim nie bronił. Więc taka jest główna teza użytkownika Vive la République. Ja się tutaj odniosę stwierdzeniem, że moim zdaniem po II wojnie światowej mamy do czynienia nie tylko z kryzysem stalinizmu, ale po prostu mamy do czynienia z kryzysem marksizmu. Marksizm jako ideologia dominująca w ruchu robotniczym narodził się na bazie właśnie obserwacji Karola Marksa, ale także Fryderyka Engelsa, wyrażonych m.in. w pracy Położenie klasy robotniczej w Anglii. Więc dla tych, co tej książki nie czytali, zresztą jest to horror, no. Jest to horror, ale no, jakby główna teza książki i takich obserwacji właśnie socjologicznych, które dokonał Engels, które później wielokrotnie różni marksiści powtarzali w swoim kraju, no to wszystko się to sprowadzało do tego, że jest źle, a będzie jeszcze gorzej. I dopóki kapitalizm funkcjonował w ten sposób, to znaczy jest źle, a będzie jeszcze gorzej, no to ruch komunistyczny i ruch marksistowski, ideologia marksistowska była czymś ciekawym, interesującym, była czymś, co się rozwija. Wystarczy tutaj no, odwołać się do profesora Wolfa, który powiedział, że sam zajmuje się propagowaniem marksizmu od lat 50 i przez 40 lat tej swojej aktywności jako właśnie no, wykładowca uniwersytecki i jako felietonista, czy też dziennikarz, czy też autor jakiegoś marksistowskiego pisma, no to nie spotykał się z dość dużym tutaj zainteresowaniem publiki. Dopiero kryzys kapitalizmu roku 2008 spowodował, że tym Wolfem ludzie się zainteresowali, że nagle ludzie chcieli słuchać jego wykładów na temat marksizmu, mimo że to, jak on sam mówi, to, co on mówi, to jest to samo, co on powtarza od 50 lat. Więc on od 50 lat klepie ten sam pacierz, ale dopiero kryzys kapitalizmu spowodował, że ktoś się tym zainteresował. Więc mamy taką zabawę w przedszkolu, która nazywa się, jak to było, papier, kamień, nożyczki. Papier, kamień, nożyczki, która to zabawa właśnie polega na tym, że każda tutaj rzecz potrafi zniszczyć inną rzecz i potrafi być zniszczona przez jeszcze inną rzecz. Czyli dla tych, którzy nie znają reguł zabawy, przypominam, że kamień może zniszczyć nożyczki, ale równocześnie kamień może zostać pokonany przez papier, który może owinąć. A ten papier może pokonać właśnie kamień, ale może być pocięty przez nożyczki. No i podobnie rzecz ma się do czynienia z tą konfrontacją trzech systemów, można by powiedzieć. To znaczy, z jednej strony mamy neoliberalny, czy też liberalny kapitalizm, z drugiej strony mamy marksizm rewolucyjny, stalinizm można go określić, ale kiedy ja mówię o kryzysie marksizmu, to nie chodzi tutaj tylko o wyłącznie kryzys stalinizmu. Mamy do czynienia także z kryzysem innych tutaj wersji marksizmu. No i w końcu mamy keynesizm. Keynesizm, no i można tutaj powiedzieć, że o ile liberalizm jest skuteczny w niszczeniu keynesizmu, to rewolucyjny marksizm jest skuteczny w niszczeniu liberalizmu. Ale za to keynesizm jest skuteczny w niszczeniu rewolucyjnego marksizmu. I to jest to, czego tutaj kolega
użytkownik, towarzysz Vive la chyba nie rozumie. To znaczy, to co było problemem marksistów po II wojnie światowej, no to po prostu zanik tego świata, który był opisywany przez Marksa, Engelsa i wielu innych marksistów. No po prostu do tej pory wydawało się, że ten kapitalizm to jest taki system, w którym to no, klasa robotnicza nie ma żadnych dla siebie perspektyw, bo to nawet nie chodzi o względną nędzę, że człowiek żyje się w nędzy i jest mu źle. Chodzi o to, że ten kapitalizm nie daje żadnej perspektywy wybicia się z tej nędzy. Ten brak perspektywy właśnie ludzi popychał do angażowania się w ruch rewolucyjny. I tak jak nie było dla klasy robotniczej perspektyw no, przez większość istnienia kapitalizmu, tak nie było dla klasy robotniczej, tak nie ma perspektyw dla klasy robotniczej dzisiaj. No. Dzisiaj to, co nam tutaj sprzedaje Macron, to on wprost mówi, no jest źle i będzie jeszcze gorzej. No. Wasi rodzice, wasi dziadkowie żyli ponad stan, teraz trzeba tutaj dokonywać oszczędności, jesteśmy zadłużeni i musimy spłacać długi. Wy nie będziecie mieć tego, co mieli wasi rodzice. Wy nie będziecie mieli emeryturki. Wy nie będziecie mieli socjalu. Wy nie będziecie mieli pensji, z której wy tutaj możecie sobie jako tako dobrze funkcjonować. Jest źle, musimy ciąć, no. To jest ideologia makronizmu. I można byłoby się właśnie, no, gdyby było tak, że taki Macron żyłby właśnie w latach 40. czy 50., to stalinizm nigdy nie popadłby w kryzys, no. Ale kapitalizm się zmienił. Kapitalizm, no, od reform tutaj Roosevelta pod koniec lat 30. w Ameryce, a następnie skopiowanie tych reform w Europie Zachodniej po II wojnie światowej spowodowało przynajmniej dwie dekady takiego względnego dobrobytu dla klasy robotniczej, wyrażającej się w haśle American Dream. Czyli jeśli Engels skupiał się na opisywaniu właśnie jakichś takich slumsów, w których mieszkali robotnicy, no to po II wojnie światowej amerykańscy robotnicy mogli sobie kupować na kredyt domy na przedmieściach. Właśnie to, co do tej pory było zarezerwowane dla bogatych, czyli jakiś taki dom za miastem, teraz stało się dostępne dla klasy robotniczej. Mamy tutaj z jednej strony oczywiście z rozwojem technologicznym, z rozwojem no, przemysłu samochodowego, z drugiej strony jednak no, to, że to było ekonomicznie dostępne dla klasy robotniczej, to wynika z faktu, że po prostu ta amerykańska burżuazja była złapana przez Roosevelta za ryj. I to jest ta sytuacja, która dla człowieka, dla ludzi, którzy żyli w Związku Radzieckim, czy ogólnie w bloku wschodnim, jak oni widzieli to, co się dzieje na Zachodzie, to znaczy, że wszystko to, co oni walczyli i wszystko to, o co oni walczyli, co wymagało wielkich ofiar, co wymagało walki rewolucyjnej, poświęceń się, co także wymagało, no, powodowało różne konflikty wewnętrzne w ramach partii, różne czystki i tak dalej. Jednym słowem, no, ktoś, kto przeżył całą historię partii bolszewickiej od roku 905 do lat 50., no to widział tą całą walkę i mógł sobie zadać pytanie, po co my mamy tak walczyć, jeśli na Zachodzie nagle burżuazja poszła po rozum do głowy i nagle zaczyna swój system zmieniać. I to jest jakby ten problem. Ten problem wynikający z takiego wielkiego oszustwa, że ludzie uwierzyli w to, że kapitalizm się reformuje, że ten kapitalizm już nigdy nie będzie taki, jak był wcześniej. Więc to jest ideologia, która całkowicie jakby tutaj zniszczyła system stalinowski, ideologię stalinowską, ale to także zniszczyło trockizm. No, to, że te różne ruchy marksistowskie w Europie Zachodniej stały się tutaj bezbronne wobec tych zmian
zmian, które nastąpiły w Europie Zachodniej, spowodowało, że tutaj zaczęto się zajmować innymi tematami, zaczęto się zajmować właśnie tą kwestią światopoglądową, jakimiś tam takimi innymi rzeczami, których ten system kapitalistyczny nie rozwiązał. No, czyli załóżmy, no, tam walka o równouprawnienie narodów, tam kwestia właśnie tych czarnych w Stanach Zjednoczonych, walka o mniejszości seksualne i tak dalej, i tak dalej. Ale sam ten problem angażowania się w ruch robotniczy, no to jakby zszedł na dalszy plan, gdyż robotnikom jako tako w tym American Dream, zarówno w Europie, jak i w Ameryce, było na tyle dobrze, że oni już nie angażowali się w ruch rewolucyjny. Więc przy założeniu, że moja diagnoza jest słuszna, a moim zdaniem jest słuszna, to znaczy no, ta wielka reforma systemu kapitalistycznego, która miała miejsce właśnie w tamtym okresie, no to ona doprowadziła do wielkiego kryzysu ideologii marksistowskiej. I pytanie jakby na dzisiaj jest, czy jak ten kapitalizm funkcjonuje w tej chwili? No i moim zdaniem jest diagnoza współczesnej sytuacji jest raczej zła i dobra. No, to znaczy z jednej strony dla nas jako obywateli żyjących w kapitalizmie sytuacja jest zła. Tutaj najprawdopodobniej możemy tutaj spodziewać się dwóch rzeczy, czyli w bezpośredniej perspektywie możemy spodziewać się dalszych ataków na zdobycze właśnie na rozmontowywanie tego państwa socjalnego, czyli taki makronizm w ramach całej Unii Europejskiej. W perspektywie troszkę dalszej możemy się spodziewać jeszcze większej tragedii, mianowicie czy tej tragedii związanej z tymi zmianami klimatycznymi, czy też tragedii związanej z faktem, że po prostu atrakcyjność ruchu marksistowskiego bezpośrednio po II wojnie światowej, załóżmy w tych pierwszych 10 latach po II wojnie światowej, w czasach właśnie jeszcze w tych ostatnich latach życia Stalina, wynikała z faktu, że mieliśmy do czynienia z dwoma wielkimi wojnami światowymi, które to doprowadziły do śmierci milionów ludzi i także dzięki temu ta reforma była możliwa. W takiej Francji, w 1945 roku wielu francuskich burżujów było umoczonych w kolaborację z rządem Vichy i po prostu, kiedy francuska partia komunistyczna pojawiła się w rządzie, to łatwiej było na nich wymusić pewne reformy, takie jak na przykład nacjonalizacja, gdyż w przeciwnym wypadku oni mogli po prostu trafić czy do jakichś więzień, czy w ogóle być rozstrzelani. To jest jakby ten kontekst. Wtedy naprawdę te reformy można było przeprowadzić. Więc moim zdaniem perspektywy dla nas jako obywateli na najbliższe 10 lat to są żałosne. Będziemy mieli do czynienia cały czas z tą taką zaostrzającą się walką klasową, w której to walce klasowej ciągle będą wygrywać bogaci, bo tak to mniej więcej wygląda od jakiegoś czasu, że każdy kolejny tutaj, tak to wygląda u Macrona, że Macron co jakiś czas rzuca kolejną reformę, ludzie protestują, a Macron i tak jakby tą reformę realizuje i po jakimś czasie rzuca kolejną reformę i znowu ją realizuje. Jej idzie jak czołg, wszędzie wygrywa. W innych krajach jest podobnie. I także gdzieś tam w dalszej perspektywie mamy groźbę wojny, wielkiego konfliktu światowego między nowymi tutaj blokami imperialistycznymi. Więc tyle, jeśli chodzi o naszą perspektywę jako ludzi. A teraz jaka jest nasza perspektywa jako komunistów?
jako marksistów. No i nasza perspektywa jako komunistów jest bardzo dobra. No, to znaczy, no właśnie na bazie tego no, rozmontowywania tego państwa socjalnego znowu jest zapotrzebowanie na ideologię rewolucyjną. I tak jak powiedziałem, no o ile ten keynesizm, czy też American Dream, on mógł być narzędziem niszczącym rewolucyjny marksizm, w każdej postaci, czy to postać stalinowska, trockistowska, czy jakakolwiek inna, po prostu no, nie można budować ideologii właśnie tej, no, przekonać klasy robotniczej do rewolucyjnej drogi, jeśli system umożliwia klasie robotniczej no, taką no, dobrą konsumpcję. No, więc jest to smutne, no, ale no, trzeba umieć jakby wyciągnąć wnioski z tego, co się działo no, po wojnie. No to dzisiaj no, nikt już tej klasy robotniczej przekupywać nie chce. No, to Zandberg może sobie wychodzić na trybunę i mówić o państwie dobrobytu, no ale niech sobie powie o tym państwie dobrobytu właśnie Bezosowi, niech powie Macronowi, niech powie innym burżujom. Oni mówią, ale my nie potrzebujemy państwa dobrobytu. My możemy znowu tłamsić proletariat tak jak chcemy. Proletariat jest bezbronny, może sobie protestować, a my i tak tutaj swoje przepchniemy. Jednym słowem, no, z tej swojej takiej chciwości, egoizmie, ale też tak, taki no, lekceważeniu klasy robotniczej, no to no, ja widzę naszą szansę. No. Ja widzę naszą szansę i właśnie dlatego, że no, ta klasa posiadaczy jest tak bardzo zarozumiała, tak bardzo pewna siebie, to dzisiaj nie ma możliwości na taką socjaldemokratyczną odpowiedź, bo ten użytkownik Vive la République, no to on się prezentuje jako taki marksistowski socjaldemokrata, ale z takimi ludźmi jak Macron to odpowiedź nie jest socjaldemokratyczna. Jego może chwycić za ryj tylko uzbrojona klasa robotnicza. No. To trzeba sobie wyjść na te ulice Paryża, porozmawiać z tymi ludźmi, którzy od ilu to już dni? Od 14 dni blokują Francję. Oni są zdeterminowani do walki. Ich celem nie jest wcale jakaś tam cofnięcie tej reformy emerytalnej. Ich celem jest wypierdolenie Macrona. No, to jest jakby to, no, ludzie się radykalizują. No, to jest jakby ta perspektywa. Więc ja uważam, no, że w perspektywie czasowej, w jakiej żyjemy, no ja jeszcze chciałbym powiedzieć jeszcze trzy słowa na temat swojej własnej biografii politycznej i także pewnego kryzysu ideologicznego, jaki w moim gronie no, się pojawił za mojego życia. Chodzi mianowicie o sytuację z roku 2004, 2005, 2006. Otóż no, ja się politycznie kształtowałem pod koniec lat 90., kiedy to polski kapitalizm nie dawał jakichkolwiek tutaj powodów, żeby ten kapitalizm lubić. Był to moment właśnie takiego ubożenia społeczeństwa, zamykania fabryk. No i ogólnie no, wróciliśmy do tych czasów takiego właśnie kapitalizmu, kiedy wydawało się, że mamy do czynienia właśnie z jakimś takim no, totalnym burdelem. No i bezpośrednio przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej bezrobocie w Polsce zaczęło tam, osiągnęło 20% i to było takie bezrobocie, które się na tym poziomie utrzymywało. I nagle w roku 2004 Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, Polacy masowo zaczęli wyjeżdżać na zachód, przede wszystkim do Wielkiej Brytanii i Irlandii. I to był taki moment trwający kilkanaście miesięcy, kiedy no, z jednej strony był ten drogi funt i każdy wyjeżdżając do Anglii, nawet pracując na zmywaku, on przyjeżdżając do Polski z tą kasą, on widział różnicę.
bo w Polsce cały czas było tanio, a funt był drogi. No oczywiście to było takie Eldorado trwające bardzo krótko, zaraz później pojawił się kryzys w Irlandii, ludzie z tej Irlandii musieli wypieprzać, w międzyczasie ceny w Polsce wzrosły, w międzyczasie funt potaniał i teraz ta perspektywa polepszenia własnej tutaj sytuacji ekonomicznej poprzez emigrację, że to znaczy, można, cały czas ta emigracja może się wydawać atrakcyjna, ale to już nie jest to samo, że z pracy na zmywaku to w Polsce można być jakimś kryzysem. To już nie są te czasy, ale był taki moment, kiedy rzeczywiście wykonując byle jaką pracę na zachodzie, wracając do Polski z zarobionymi na zachodzie pieniędzmi, można było godnie żyć. I to też był taki moment, kiedy właśnie pojawił się taki kryzys wśród właśnie ludzi, z którymi się tutaj zadawałem, że po co to wszystko, po co cała ta walka o rewolucję i tak dalej, jeśli można tak łatwo poprawić swoją sytuację ekonomiczną. Ale jednak kapitalizm nas nie zawiódł. W 2007-2008 roku doszło do kryzysu. A teraz jakby na całej tej polityce cięć takiego Macrona, to wszystko jest po staremu, więc mamy tylko właśnie... Wraca tutaj aktualność słów Róży Luksemburg, socjalizm albo barbarzyństwo. Macron nam proponuje barbarzyństwo, dlatego my, studiując krótki kurs w historii WKPB, musimy studiować, uczyć się, jak stworzyć rewolucyjną alternatywę dla tego barbarzyństwa. Tą rewolucyjną alternatywą będzie nowa komunistyczna partia. Pozdrowienia, towarzysze!